Witam Państwa serdecznie i zapraszam na skrót wydarzeń, które miały miejsce dziś w południe na tej właśnie skoczni Mamuciej w Kulm. Widzimy jej profil w tej chwili 185 metrów punkt krytyczny. Nowy rekord od czwartku 201 metrów ustanowił go Jens Weißlock. Przebudowana skocznia w Kulm, na której odbędą się Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. Inne zasady niż w Pucharze Świata. Każde państwo ma prawo wystawić czterech zawodników i wszyscy oni bez względu na wyniki, jakie osiągną, skaczą w takiej samej kolejności w pierwszej i w drugiej serii. A więc zobaczymy czterech naszych reprezentantów, a w sumie 48 zawodników. Faworytami są oczywiście właśnie Jens Weißlock, nowy rekordzista, Janne Ahonen, który się doskonale wczoraj spisywał, no i wielka nadzieja Austriaków Andreas Goldberger. Ale rozpoczynamy od naszych zawodników. I oto pierwszy z nich, 20-latek z Klimczoka Bystra, Łukasz Kruczek, debiutujący na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich, zresztą jak wszyscy nasi zawodnicy. Niestety krótki skok. W serii treningowej miał 135 metrów i w takich granicach skakali wszyscy nasi zawodnicy, 130, 140 kilka metrów poza Adamem Małyszem. 128 metrów, a więc nawet krócej niż w serii treningowej. Ponieważ wszyscy nasi zawodnicy debiutują na tego typu skoczniach, oczywiście ustanawiają tu swoje rekordy życiowe. W czwartek Marek Wójt skoczył aż 171 metrów. Gdyby to powtórzył, ale nie. Słaby niestety skok, bardzo słaby. Już wczoraj było troszkę też słabiej na treningu, najdłuższy skok 145, ale teraz 128 zaledwie. Dokładnie tyle samo na Łukasz Kruczek. I Wojciech Skupień najsłabiej się spisywał z naszych zawodników na treningach. Ale także oczywiście ustanowił swój rekord życiowy czwartkowym skokiem na 142 metry. Dziewiętnastolatek z Zakopanego. Najlepszy wynik w tym sezonie. 10. miejsce w Oberhofie. A teraz 139 metrów. Adam Małysz nie skakał w serii treningowej, to pokerowa zagrywka trenera Mikeski. Wczoraj miał dwa bardzo dobre skoki, trzeci słabszy na treningu, w związku z tym trener postanowił oszczędzić jego siły. A teraz dobry skok, już blisko tej granicy punktu krytycznego, a więc Adam Małysz nie zawodzi, ciągle się świetnie spisuje. Wczoraj pierwsze dwa skoki na treningu dawały mu miejsce w dziesiątce. A teraz 175 metrów, proszę Państwa. W tej chwili jest to najdłuższa odległość tej pierwszej serii. Tylko dwa skoki powyżej 170 metrów. Adam Małysz i Słoweniec Urban Franz. I nasz zawodnik obejmuje prowadzenie. To 64 punkty to jego nota. Na tej skoczni oblicza się to w ten sposób. Punkt krytyczny 185 metrów. Każdy metr powyżej tej granicy to jest 1,2 metra punktu dodawane do 60, a każdy skok poniżej, każdy metr poniżej tej granicy odejmuje się. No i oczywiście jeszcze noty za stylu tego dochodzą. A w powietrzu Christo Dufner. Nie tak daleki skok jak Adam Małysz, a przecież jest to jeden z uczestników ekskluzywnego klubu 200 metrów. Dufner ma już na swoim koncie 207 metrów, ale na innej skoczni w Planicy. Z tym,
że ta skocznia w Kulm została specjalnie właśnie kosztem 1,5 miliona marek niemieckich przebudowana, żeby była bezpieczniejsza, bo kiedyś uważana była za bardzo niebezpieczną, a dwa, żeby właśnie uzyskiwać na niej duże odległości. 161 metrów Christopha Dufnera. Oto sporo krócej niż nasz zawodnik. I zaczyna się dziesiątka najlepszych zawodników aktualnej klasyfikacji Pucharu Świata. Espen Bredesen jest właśnie dziesiąty, a mówiłem o tym ekskluzywnym klubie 200 metrów. Otóż w tym klubie Bredesen ma legitymację numer 1. 209 metrów już kiedyś skoczył. Ale teraz słabszy skok. Niezadowolony wyraźnie Norweg. 209 metrów, oczywiście właśnie na skoczni w Planicy ten wynik uzyskał. Przypomnę, że teraz FIS nie uznaje już rekordu świata, nie notuje się rekordu świata. Podobno chodzi właśnie o bezpieczeństwo zawodników, żeby nie gonić za tymi odległościami, a więc można tylko mówić o nieoficjalnych rekordach świata albo o po prostu najdłuższych skokach w historii. 160 metrów tylko Bredesena, a ten jego najdłuższy skok 209 metrów. Jaka szalona różnica. Jan Ahonen, piąty w klasyfikacji Pucharu Świata, a więc już tylko kilku najlepszych, a ciągle Adam Małysz na czele, ale właśnie ten zawodnik w stronę się doskonale spisywał. I tak, świetny skok, świetny. Chyba tylko kilka metrów krócej niż punkt krytyczny. 179 metrów Jany Ahonena, który wczoraj dołączył do tego ekskluzywnego klubu 200 metrowców. W drugiej serii właśnie miał dokładnie 200 metrów. Jeden z faworytów, ale jeszcze przypomnę, zostają Weisslow, Goldberger i Nikola. A więc w tej chwili Ahonen wyprzedza Adama Małysza. Oto mamucia skocznia przez chwilę w całej okazałości, a to nowy rekordzista tej skoczni w czwartek poszybował na odległość 201 metrów. Ma już medale na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich. Srebrny, brązowy, ale nie był nigdy mistrzem świata w lotach narciarskich. Dobry skok. Nie tak daleki jak wtedy na treningu, kiedy pobił rekord, ale na tyle długi, aby myśleć jeszcze o zwycięstwie w całych mistrzostwach. A przypomnę, dzisiaj dwie serie, jutro dwie serie i dopiero te cztery serie wyłonią nam mistrza świata. Wygląda na to, że pogoda pozwoli rozegrać te zawody według planu. Często właśnie Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich miały pecha, były skracane. Czasami nawet tylko jedna seria decydowała o tytule mistrzowskim. 177 metrów Jensa Weissfloga, a więc Ahonen wyprzedza Weissfloga, a na trzecim miejscu Małysz. A teraz wielka nadzieja Austrii. Andreas Goldberger. Jego wielka kariera zaczęła się właśnie od medalu na Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich w Harachowie. 4 lata temu wtedy był drugi. Coraz lepszej formie w tym sezonie. I wspaniały skok Austriaka. Ku uciesze publiczności, kilkadziesiąt tysięcy widzów. Las flag austriackich. 183 metry, a więc najdłuższy jak do tej pory skok, jedyny powyżej 180 metrów. No i oczywiście Andreas Goldberger obejmuje prowadzenie. A więc Goldberger przed Ahonenem, Weisslogiem, a Małysz jest w tej chwili czwarty. I nie może być dalej po pierwszej serii niż piąty, bo już do końca pozostał tylko Arli Pekka Nikola, lider klasyfikacji Pucharu Świata. Proszę popatrzeć, 20 punktów od sędziego austriackiego, nic dziwnego. Przy takiej odległości Andreas Goldberger zdołał jeszcze wylądować w klasycznym wypadzie. I oto Arli Pekka Nikola. 2 zwycięstwa w Pucharze Świata w tym sezonie, a
te mistrzostwa także zaliczane są do klasyfikacji Pucharu Świata, więc zawodnicy walczą tu nie tylko o medale, ale także o punkty Pucharu Świata. Dobry skok Chwina. Jeden z najbardziej doświadczonych zawodników po Jensie Weisslogu, chyba numer 2, jeśli chodzi o liczbę startów, o długość kariery sportowej. 178 metrów. Trzecia odległość w konkursie o metr krócej niż jego rodak Ahonen i daje mu to trzecie miejsce. A więc na razie w tej pierwszej serii nie oglądaliśmy jeszcze bardzo długich skoków do tej granicy 200 metrów. Jeszcze daleko. Może w drugiej sędziowie zdecydują się podnieść trochę rozbieg, a więc Goldberger prowadzi ze skokiem 183 metry, Ahonen, Nikola Weisslog, a na piątym miejscu Małysz, który skoczył 175 metrów. A więc drobne sprostowanie, jednak w drugiej serii startuje tylko 35 najlepszych, więc nie zobaczymy wszystkich Polaków, ale oto Wojciech Skupień, który jest 34 po pierwszej serii. W dość krótkim skoku, w pierwszym miał 139 metrów, a więc troszeczkę drobne sprostowanie, rozgrywany jest ten konkurs według, częściowo według zasad Pucharu Świata, częściowo nie. Marka Gwoździa i Łukasza Kruczka, więc nie zobaczymy, nie zakwalifikowali się do tej serii, a Wojciech Skupień 152 metry w drugiej serii, a więc dalej niż w pierwszej. Rozbieg został nieco podniesiony. Możemy się spodziewać teraz dalszych odległości. Espen Bredesen w troszeczkę lepszej formie niż Sakala i Czekon, ale po pierwszej serii dopiero 16. A teraz, o, piękny skok w granicach 190 metrów, powyżej punktu krytycznego. Równo 190 metrów, a powiem, proszę Państwa, ten rozbieg został podniesiony i teraz już dużo, dużo dalej skaczą zawodnicy, a 190 metrów to dużo dalej niż Goldberger w pierwszej serii. Przypomnę, 183 metry. To była najdłuższa odległość pierwszej serii. I najlepsza piątka po pierwszej serii. Przypominam, Adam Małysz specjalnie nie skakał w serii treningowej. Trener Mikeszka chciał oszczędzić jego siły. Zobaczymy, jak się ten manewr powiedzie. Aj, szkoda, szkoda. Krótszy skok. Zawodnicy generalnie dużo skaczą dalej niż w pierwszej serii. W pierwszej tylko 6 skoczyło powyżej 170 metrów, a w tej chwili już mamy 14 skoków. Jest to skrót, co Państwu prezentujemy, powyżej 170 metrów. 168 tym razem. Czwarte miejsce w tej chwili po dwóch seriach. No, ale szkoda, bo była szansa na bardzo, bardzo wysokie miejsce. Jens Weisslog. On chce zakończyć karierę już w tym sezonie i to byłoby piękne ukoronowanie, gdyby został mistrzem świata w lotach narciarskich, a tego tytułu mu w kolekcji brakuje. Piękny, spokojny lot, chociaż nie tak długi. Parę metrów przed punktem krytycznym. To 76 metrów. A więc troszkę metr bliżej niż w pierwszej serii. A teraz zawodnicy mają większą prędkość na rozbiegu. Skaczą z wyższego najazdu. Sędziowie podnieśli zdecydowanie. Noty za styl po 19, 19,5.
w tej chwili drugie miejsce po dwóch seriach za Słoweńcem Urbanem Francem. I trzeci po pierwszej serii lider Pucharu Świata Ari-Pekka Nikola. On na Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich startował tylko raz, 6 lat temu w Vickersu. Tam był szósty. Ale to bardzo doświadczony zawodnik. Dobry, dobry, daleki skok. Dalej niż Jens Weißflog. To 183 metry. To jest, proszę Państwa, trzecia odległość w konkursie. Espen Bredesen w drugiej serii. Espen Bredesen skoczył najdalej 190 metrów. 186 Urban Franz. 183 Ari-Pekka Nikola. 182 Eirik Halvorsen. I Franciszek Jerzy 180. Ci zawodnicy przekroczyli tę granicę 180 metrów. A teraz Janne Ahonen. Wczoraj był nie do pokonania na treningu. Wszystkie trzy skoki na treningu były najlepsze. Drugi po pierwszej serii, 179 metrów. Dobra rozbieg, prędkość na rozbiegu. I wspaniały skok Fina, wspaniały. Sporo dalej powyżej punktu krytycznego w granicach 190 metrów. 191, a więc o metry dalej niż Espen Bredesen. Najdłuższy skok w tej chwili dzisiejszego dnia. 191 metrów Janne Ahonena. Wysokie noty za styl. Proszę patrzeć, ładny, spokojny lot. I nawet zamarkował telemark, czyli ten lądowanie w wypadzie. I proszę Państwa, Andreas Goldberger, już tylko on pozostał na rozbiegu. Jedyny, który przekroczył 180 metrów pierwszej serii. A teraz przecież wszyscy skaczą dużo, dużo dalej. Czy będziemy świadkami 200-metrowego skoku? Nie, 200 metrów nie, ale wystarczająco daleko, żeby prowadzić po pierwszym dniu, jak przypuszczam. Trochę krócej od rywali, 183. Nie, jednak nie, jednak na drugim miejscu, a więc 183 w pierwszej serii, 183 w drugiej. To daje mu drugie miejsce za Jannem Ahonenem, proszę Państwa, a więc Ahonen prowadzi przed Goldbergerem, Nikolą, Urban Franz, Weißflog na piątym miejscu, a Adam Małysz jest na miejscu ósmym po pierwszym dniu Mistrzostw Świata w lotach narciarskich. Skupień, Wojciech Skupień, 34. To wszystko, zapraszam na jutro na relacje z drugiego dnia.